Słowo za słowo. Poranny gość radia RDM Nowy Sącz. A ze mną jest z Państwem dzisiaj Bogdan Łęczycki, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Dzień dobry panie naczelniku, witam. Dzień dobry, witam. Panie naczelniku, jak minął y, weekend, jeśli chodzi o drogi? Jeżeli chodzi o ostatni weekend od piątku do niedzieli, można powiedzieć pogoda bardzo sprzyjająca. nie było poważnych zdarzeń, nie odnotowaliśmy wypadków drogowych, jednak nie obeszło się od kolizji. Mhm. Takich kolizji na całym powiecie odnotowaliśmy 20. W tym trzy zdarzenia były poza, te, poza drogą publiczną, a 17 na drogach publicznych. Uhum, czyli nie było wypadków, tak? Tak, nie było wypadków, uhum. czyli w zdarzeniach drogowych żadna osoba nie odniosła żadnych obrażeń. Nie ucierpiała. Tak, tak samo ostatnia noc teraz od wieczoru, wczoraj do dziś? Tak, jeżeli chodzi o ostatnią noc, to ta ostatnia noc była bezpieczna. Ostatnie zdarzenie było po 21 wczoraj wieczorem. Uhum. Panie naczelniku, mamy nowy taryfikator od początku tego roku. Spotkaliśmy się tu kiedyś też z panem 3 stycznia to był, więc to wszystko wchodziło Życie. No, zostało nam jeszcze 10 dni tego e, miesiąca, ale powoli kończy się nam pierwszy kwartał. I jak to wygląda właśnie z tym nowym taryfikatorem? Nasza rzeczywistość sądecka, jeśli chodzi o ten pierwszy kwartał. Można już coś wywnioskować z tego. Tak, jeżeli chodzi, oczywiście jeszcze kwartał się no nie skończył, ale jeżeli już biorąc pod uwagę dwa pierwsze miesiące i tą połówkę do 15 marca, no w wyniku wprowadzenia taryfikatora nowego widzimy znaczny spadek wykroczeń, jeżeli chodzi o odnotowane wykroczenia przez policjantów, bo o przeszło 1000, 1028 wykroczeń mniej. W tym blisko, właśnie mniej o tysiąc wykroczeń dotyczących prędkości, więc faktycznie kierowcy nogę z gazu lekko ściągli i takich wykroczeń jest mniej. Z tym związane jest także ilość, mniejsza ilość odnotowanych kolizji drogowych. Aha, czyli tu można wywnioskować rzeczywiście z tego, że ta prędkość jest tutaj czynnikiem, prawda? Tak, prędkość zawsze była głównym, główną przyczyną zdarzeń drogowych, szczególnie wypadków drogowych, czyli tych zdarzeń, gdzie osoby ponosiły obrażenia, a niejednokrotnie nawet śmierć. Prędkość była przede wszystkim pierwszym czynnikiem, który prowadził do zdarzeń. W chwili obecnej tych y, przekroczeń prędkości jest mniej. Y, najbardziej zauważalne będzie y, może zobrazowanie na podstawie zatrzymanych praw jazdy. Mhm. W roku ubiegłym, za te dwa i pół miesiąca, zatrzymaliśmy 79 kierowców, którzy przekroczyli prędkość powyżej 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, a w bieżącym roku tylko 19. Więc y, widzimy, że to jest o 60 osób, które przekroczyły prędkość, tak dużo spadek. Czyli taki czynnik psychologiczny jest, jeśli chodzi o ten nowy taryfikator? Jest mniej, czyli są kolizje, ale nie ma wypadków. Tych wypadków jest mniej, czyli ofiar jest mniej, prawda? Tak, jest mniej ofiar, czyli można powiedzieć, śmiało, że do zdarzeń dochodzi, jednak nie ma takich strat, prawda, w osobach rannych i w ludziach. Czyli jako tako są zdarzenia, ale no nie prowadzą do takich poważnych konsekwencji. Mhm. Panie nauczycielu, przypomnijmy może jeszcze ten taryfikator. Jakie to są kary, jak one wzrosły? No kary wzrosły znacznie, tak no. jak w zeszłym roku mieliśmy mandat prawda, najwyższy za jedno wykroczenie do 500 złotych przy zbiegu do 1000, obecnie ten mandat wzrósł do 5000 przy zbiegu do 6000 złotych. A jeżeli chodzi o postępowania w sprawach o wykroczenie, gdzie kierujemy sprawy do sądu, sąd obecnie może orzec grzywnę nawet do 30 tysięcy złotych. Mhm. A w tym pierwszym kwartale, który jeszcze trwa, jakie były największe zanotowane te prędkości czy kary? Znaczy, jeżeli chodzi o prędkości największe, no to były prędkości w granicach ponad 100. 128 chyba miał najwięcej kierujący na 50. No to jest tu obligatoryjnie mandat w wysokości 1500 zł i prawo jazdy jest zatrzymane na 3 miesiące. Inne wysokie kary to na przykład za niestosowanie się i wjazd na przejazd kolejowy pomimo opuszczonej zapory, ewentualnie czerwonego światła. Takie zdarzenia też odnotowaliśmy. No, za to wykroczenie jest mandat w wysokości 2000 zł, a jeżeli dodatkowo dojdzie do kolizji z zaporą, no więc mamy 2000 plus kolizja to jest 3000 zł, jest to bardzo duża kwota. Ja też warto wspomnieć tak z życia wzięte z tego, co wiemy też od słuchaczy. W tej chwili policja drogówka zatrzymuje nawet za. Kilkanaście tych kilometrów przekroczone, prawda? Czyli jeśli już mamy gdzieś w terenie zabudowanym, czy to są pasy, czy gdzieś jedziemy, 60 kilka, możemy być zatrzymani, prawda? Już nie trzeba bardziej gdzieś e, tutaj dodać gazu, tylko nawet i za taką prędkość. I za to też są kary, pouczenia. E, tak, jeżeli chodzi o prędkość, no hmm. e, jeżeli mamy 50 w terenie zabudowanym, prawda, e, nie w rejonie na przykład jest przejście dla pieszych. No, także policjanci, prawda, ustawiają radar już na powyżej y, 10 kilometrów, czyli można już y, zostać zatrzymany za przekroczenie, prawda, powyżej 10, a 20 to już raczej obligatoryjnie kilometrów na godzinę. Wynika to też z tego, że niejednokrotnie, tak jak pan redaktor mówi, może są to nieduże prędkości, ale mieszkańcy zaznaczają nam na krajowej mapie zagrożeń e, informację, że kierujący przekraczają prędkość. Jeżeli e, jest taka informacja na krajowej mapie zagrożeń, obligatoryjnie w to miejsce musimy e, wysłać patrol i ten patrol musi to zweryfikować. A jeżeli potwierdzi, Obligatoryjnie prowadzone są działania w tym rejonie. Mm -hmm. Przypomnijmy jeszcze tych tak, ofiar śmiertelnych teraz, za pierwszy kwartał. Yy, jaka to jest yy, liczba? Jeszcze nam się kwartał nie skończył, mm -hmm. ale mm -hmm. miejmy nadzieję, że będzie faktycznie tak i nie wzrośnie ilość ofiar śmiertelnych. Obecnie mamy dwie ofiary mm -hmm. śmiertelne. Jedna osoba to piesza. A druga to pasażer y, pojazdu KŁAD. Yy, Czyli to też nie jest związane, prawda? Jakby z tą prędkością, typowo ze zdarzeniami drogowymi? Nie Można mamy tu do czynienia rozkładać. z prędkością, jednak są to hmm. zdarzenia na drodze publicznej i jak najbardziej y, te ofiary y, już musimy zaliczyć, że poniosły one śmierć w związku ze zdarzeniem drogowym. Jest ich mniej, o dwa, aniżeli yy, w kwartale roku 2021, ale tak jak mówię, kwartał się nie skończył, miejmy nadzieję, że nie będzie więcej ofiar śmiertelnych. Taką mamy nadzieję, ale policja prowadzi też cały czas y, akcję prędkość, połączone są to akcje z bezpieczeństwem y, pieszych, jest jakiś nowy y, samochód, który tutaj działa, też akcje, grupa Speed, prawda? Proszę o tych akcjach coś więcej nam powiedzieć. Jeżeli chodzi o nasze działania, te działania są dostosowane do analizy istniejącego zagrożenia. Obligatoryjnie prowadzimy działania prędkość w systemie cotygodniowym. W dni, gdzie najwięcej odnotowujemy wykroczeń i zdarzeń drogowych, te dni są typowane do działań prędkość. Jeżeli chodzi ponadto działania niechronienie uczestnicy ruchu drogowego, tak No. No najpierw ]ód. właśnie o tych, o prędkości i o bezpieczeństwie pieszych, bo to nas też bardzo interesuje właśnie, to bezpieczeństwo pieszych. Czyli tak jak mówię, to są te właśnie działania NURT, czyli bezpieczeństwo pieszych, czyli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. To są właśnie piesi y, kierujący rowerkami, hulajnogami, prawda, y, teraz elektrycznymi i nie tylko, wspomagającymi ruch urządzeniami. I y, takie działania prowadzimy obligatoryjnie raz w miesiącu, ale jeżeli zauważamy że na przykład przybywa nam zdarzeń z udziałem pieszych albo rowerzystów, tak jak to miało na przykład w ubiegłym tygodniu miejsce, gdzie odnotowaliśmy dwa zdarzenia z udziałem rowerzystów to z obligatoryjnie po została podjęta decyzja, że należy skierować kolejne działania, i te działania zostały po raz kolejny przeprowadzone, czyli działania ukierunkowane na tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Uh -huh. Wspomniał Pan o hulajnogach. To jest dalej problem. Wiemy, że było to trochę nieuregulowane. Ostatnio te przepisy też się nam zmieniały. Widać tutaj pewną zmianę. Już nie jest taka wolna Amerykanka? Jest teraz to uregulowane. W chwili obecnej jeszcze z uwagi na prawda, warunki, Atmosferyczne tych hulajnog jest mniej. Jednak należy sobie już zdawać sprawę, że jak teraz będzie ocieplenie, to wyjadą nam hulajnogi i także wyjadą nam motocykliści. Automatycznie będziemy także prowadzić działania y, motocykliści, ponieważ już w ten weekend y, niektórzy kierujący motocyklami wyjechali. Prawda? No a przede wszystkim trzeba e, chronić ich także e, i im, e, prawda, uświadamiać, że nie mogą e, oni dopuszczać się przekroczeń prędkości czy też innych wykroczeń, ponieważ niestety, ale e, często dochodzi do takich zdarzeń, a tutaj te zdarzenia z motocyklami są z reguły tragiczne. Mhm. I wspomnijmy jeszcze właśnie o grupie Speed. E, to jest nowy samochód. Tak, e, nasza grupa Speed policjantów Ech. otrzymała e, nowy samochód. Jest to Kupla Leon Kupra. Samochód nieoznakowany, który jest przede wszystkim właśnie skierowany do wszelkich piratów drogowych, ale także innych miejsc, gdzie na przykład dochodzi do nieustąpienia pierwszeństwa, pieszym na oznakowanych przejściach dla pieszych, wyprzedzania. Oraz omijania pojazdów, które zatrzymały się w celu udzielenia bezpieczeństwa pieszych, szczególnie na te wykroczenia policjanci reagują. Mhm. Panie Naczelniku, chciałem zapytać o taką zależność. Nie wiem, czy pan będzie miał taką wiedzę w tej chwili na ten temat, ale z tego co wiemy od zarządów dróg, na przykład często na nowych nawierzchniach zdarza się przekraczanie tych prędkości. Tam, gdzie droga jest wyremontowana, to czujemy prawda, że tu już można, fantazja gdzieś idzie do przodu, dodajemy gazu. Czy tak rzeczywiście jest? Czy da się to zauważyć, na przykład podczas prowadzonych tych działań, że to są takie drogi nowe, nowo wyremontowane, lepsza nawierzchnia, że tam częściej dochodzi do takich starzeń? Oczywiście, że tak. Nowa nawierzchnia ma wpływ na to, iż kierowcy sobie pozwalają na e, większe prędkości. No, najlepszym przykładem e, była na to Aleja Piłsudskiego, kiedy mhm. została wyremontowana. E, no, prawie codziennie byli tam kierowani policjanci, ponieważ dochodziło do przekroczeń prędkości. I co też było wskazywane właśnie na krajowych mapach zagrożeń, że szczególnie rejon, prawda, tam Alei Piłsudskiego dochodzi do tych przekroczeń prędkości. Myślę, że działania, które prowadzimy, już uspokoiły ruch na, na Alejach Piłsudskiego i myślę, że jest to widoczne. Mhm. Nawiążę też do pewnych takich medialnych doniesień o sytuacji z ulicy Radzieckiej, kiedy kierująca pojazdem pod prąd otrzymała pouczenie. I tutaj były pytania w związku z tym, dlaczego nie, dlaczego nie mandat, dlaczego nie jakaś większa kara. Może zapytam trochę inaczej, żeby też nie, jakbyśmy nie zostawali na konkretnym temacie konkretnego zdarzenia. Tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej jeszcze przed oficjalną rozmową, policjant tutaj sam jakby ocenia daną sytuację. To jest indywidualne podejście też, czy grozi nam jakaś kara większa, czy grozi nam tylko pouczenie. Jak to wygląda? Bardziej indywidualnie tutaj trzeba podejść do danej sytuacji, do danej osoby? Tak, oczywiście, już mówię. Są wykroczenia, za które może zostać nałożony mandat karny i obligatoryjnie może także zostać osoba pouczona. Na przykład są wykroczenia, gdzie nie możemy zastosować pouczenia, na przykład wykroczenie, gdzie obligatoryjnie jest zastosowany środek karny. W takiej sytuacji nie możemy zastosować pouczenia, prawda? Mhm. Tylko kierujemy sprawę na przykład do rozstrzygnięcia przez sąd. Ale wykroczenia, gdzie policjant może nałożyć mandat karny, czyli nie jest obligatoryjnie nakładany środek karny, może policjant również zastosować pouczenie. I takie pouczenia policjanci stosują. Biorąc przykładowo, za obecnie te 2,5 miesiąca, na około 5 tysięcy wykroczeń, jakie policjanci, bo nie, zna, nie całe 5 tysięcy, tam 4800, prawda, chyba tych wykroczeń, prawie 1400 to były pouczenia. Więc policjanci także stosują pouczenia. Z czym jest to związane? Przede wszystkim, jeżeli mamy bezpieczniej na drogach, Możemy pozwolić sobie na więcej pouczeń. Oczywiście y, decyzja co do pouczenia czy mandatu karnego jest indywidualną decyzją policjanta. Mhm. A czy kierujący, y, widząc, że rzeczywiście przekroczył tam o kilkanaście kilometrów na godzinę, może sam zaproponować y, policjantowi pouczenie? Jest taka możliwość wyjść z taką inicjatywą? Znaczy, powiem tak. Z reguły, jak jeszcze ja także pracowałem na drodze, prawie każdy kierujący y, mówi wstępnie, czy mhm. mógłby zostać pouczony. Teren, tak? tak, dokładnie, tak? Mhm tutaj bardzo dużo zależy także od postawy tego kierującego. Oczywiście, jeżeli kierujący zdaje sobie sprawę z tego, że on popełnił to wykroczenie, nie ma wątpliwości do, to, do winy, prawda. Dodatkowo jego postawa jest odpowiednia. Czyli nie stawia się, mówiąc kolokwialnie. Znaczy, no, bym takiego słowa nie użył, ale, prawda, okazuje skruchę, czyli pokorę w stosunku do tego, czego dokonał. Policjant może zastosować także pouczenie. Mhm. Podsumowując te pytania wszystkie teraz, o których yy, mówiliśmy, jest bezpieczniej z tym nowym taryfikatorem. Ja myślę, że tak, że jest mhm. bezpieczniej. Nawet patrząc po kolizjach drogowych, 69 kolizji za 2,5 miesiąca mniej w stosunku do roku 2021, a przeszło 114 do 2020, który był zresztą rokiem bezpiecznym. Więc myślę, że to bezpieczeństwo jest coraz większe i myślę, że będzie to odczuwalne i widoczne na drodze. Mhm. Panie naczelniku, ale policja pomaga też w tej całej sytuacji, jaka jest, jeśli chodzi o Ukrainę. Proszę nam zdradzić parę szczegółów, jak to wygląda. bo Czas pomagacie mało osób o tym wie jednak. Znaczy no pewno mało się o tym mówi, ale mhm. faktycznie y, policjanci ruchu drogowego, a także inni policjanci z komendy y, naszej komendy miejskiej policji w Dom pomagają. Y, my delegujemy policjantów do wsparcia na granicy z Białorusią, także. Na granicy z Ukrainą, gdzie policjanci prawda, organizują się tam, jeżeli chodzi o kontrolę ruchu innych pojazdów, a także nawet pomagają w transporcie uchodźców. Także jak najbardziej policja nowosądecka włącza się w tą pomoc, no, gdzie tylko może. Tak, żeby po prostu y, pomóc im, no bo widzimy, że niestety jest to tragedia ludzi. Mhm. Na koniec jeszcze zapytam właśnie o, o tą sytuację, którą mamy więcej samochodów też na ukraińskich e, rejestracjach. Czy tutaj też spotykacie się z jakimiś, bardziej to są jakieś pouczenia, czy rzeczywiście może są jakieś pierwsze takie problemy drogowe związane z tym e, zmasowanym ruchem e, osób e, o narodowości ukraińskiej? Znaczy, Czy to nie tak na razie spokojnie chcecie podchodzić. Nie odnotowaliśmy temat, jakichś to problemów to. z obywatelami Ukrainy. Faktem, oni w chwili obecnej mogą poruszać się samochodami do 30 dni obligatoryjnie, bez ich przerejestrowania. Także Czyli tylko na Mają blachach, ubezpieczenie, to dokładnie. Mhm. Mogą także poruszać się na swoich prawach jazdy do pół roku, bo jeżeli prawda, dostaną kartę pobytu, będą musieli te prawa jazdy wymienić w starostwach. Także nie mamy problemu. Były także zdarzenia z obywatelami Ukrainy. No tak, pan aktor mówi, Ale to z tak uwagi to na prawda. to, że faktycznie każdy bierze pod uwagę tą ich tragiczną sytuację, zostały zastosowane pouczenia w stosunku do obywateli Ukrainy. Mhm. Dziękuję serdecznie za, robo, za rozmowę. Bogdan Łęczycki, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, był moim gościem. Państwa dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość, radia RDN Nowy Sącz.